Angelika Bednarska, witam Państwa. Arktyczny chłód odsunął się nad Rosję, a do Polski zaczęło napływać łagodniejsze i przy tym nieco cieplejsze atlantyckie powietrze. Według prognoz synoptyków ostatni tydzień listopada przyniesie rześkie poranki, ale nie zabraknie też chwil ze słońcem. Zapraszam na szczegóły. Nadchodząca noc będzie znacznie cieplejsza od tej poprzedniej. Temperatura poniżej zera spadnie tylko i wyłącznie w górach od minus 1 do minus 2 stopni. Na południu, w centrum oraz na Podlasiu od 2 do maksymalnie 3. W pozostałej części kraju będzie nieco cieplej, bo od 4 do 6 w Gdańsku oraz we Wrocławiu. Zachmurzenie na ogół będzie duże, a opady deszczu prognozowane są głównie na północnym wschodzie. Poniedziałek w całej Polsce przyniesie dość pochmurną aurę. Jeżeli słońce wyjrzy za chmur, to tylko i wyłącznie nad morzem, w Warmii, Mazurach, a w drugiej części dnia również na Podlasiu. Parasole przydadzą się mieszkańcom północnych regionów, wschodnich, jak również południowych. Termometry wskażą od 5 do 8 stopni, jednak odczuwalnie może być chłodniej, bo powieje dość silny zachodni wiatr. Spójrzmy, co w naszym regionie. W tych najbliższych godzinach oraz w pierwszej części nocy nad regionem sporo chmur, opady deszczu głównie we Włocławku, Brodnicy, Grudziądzu oraz w Toruniu. Druga część nocy będzie już znacznie pogodniejsza i padać nie powinno. O poranku temperatura oscylować będzie w granicach od 3 do 4 stopni, jednak lokalnie może być chłodniej. A jutro przez cały dzień nad regionem gruba warstwa chmur, przelotne niewielkie opady deszczu lub mrzawki prognozowane są głównie w części północnej. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 5 do 7 stopni. Na barometrach w południe 1011 hektopaskali i teraz ciśnienie powoli zacznie spadać. We wtorek zachmurzenie będzie duże z lokalnymi przejaśnieniami. Nad ranem od 3 do 4 stopni, natomiast w ciągu dnia od 6 do 7. Środa będzie chłodna, ale pogodna. Nad ranem od 1 do 2 stopni, w ciągu dnia maksymalnie 5. W czwartek nad regionem gruba warstwa chmur, poranek rześki od 0 do 1 stopnia, natomiast w ciągu dnia od 4 do 5. Dziękuję za to spotkanie i życzę Państwu przyjemnego tygodnia. Do zobaczenia.